Dzisiaj chciałem kontynuować to, co mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, mianowicie o Kościele w okresie prześladowań. Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że wbrew temu, co możemy nieraz przeczytać w różnych opracowaniach, że po 313 roku Kościół w oparciu o prawodawstwo rzymskie na wzór senatu rzymskiego stworzył jakieś sobory powszechne, musimy sobie uświadomić, że jest zupełnie inaczej, a mianowicie sobory wzorowały się na pewnym już poważnym doświadczeniu w życiu Kościoła. Mianowicie był to tak zwany Sobór Apostolski, który miał miejsce prawdopodobnie w 50 roku i na tym soborze podjęto bardzo istotne przepisy, mianowicie apostołowie zwołali, jak tu podaje tekst 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, apostołów i starszych i podjęli decyzję, czy obowiązuje prawo Starego Testamentu w całej rozciągłości, a przede wszystkim, czy w stosunku do nawracających się pogan obowiązuje przestrzeganie wszystkich zakazów pokarmowych oraz obrzezanie. I podjęto wspólnie decyzję, że nie, że te przepisy się skończyły wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. Ten sobór, przypominał, miał miejsce w roku 50 lub około roku 50. Ale w okresie prześladowań, czyli do roku 313, do słynnego edyktu tolerancyjnego, w Kościele odbywały się synody. Synody w różnych regionach cesarstwa. To jest taką książkę poważną, Acta Synodalia. To są akta synodów, nie soborów, tylko synodów. No oczywiście żaden sobór powszechny w warunkach prześladowań nie mógł się odbyć, ale zachowały się do naszych czasów wzmianki bądź dokumenty o 47 synodach, które miały miejsce w okresie od roku, jak tutaj mamy podane te pierwsze znane sobory, około roku 150 do roku 300, czyli w okresie 150 lat odbyło się w całym Kościele 47 synodów, o których wiemy. Mogło być ich znacznie więcej, ale nie zachowały się informacje na temat tych soborów. Dlaczego? Jedną z form prześladowań, jakie prowadziły władze rzymskie w odniesieniu do chrześcijaństwa, była konfiskata i niszczenie wszelkich ksiąg i dokumentów. Znaczy, kiedy odkrywano miejsce kultu chrześcijańskiego, zabierano wszystkie księgi, dokumenty, one służyły jako materiał dowodowy w sprawie, a później były niszczone, żeby, jak podawano, ta zgubna nauka się nie szerzyła. Wobec tego najprawdopodobniej dużo informacji na temat różnych rzeczy, które się wydarzyły wtedy w Kościele, do naszych czasów się po prostu nie zachowało. Ale mimo wszystko ta liczba 47, czyli prawie 50 soborów, synodów, przepraszam, synodów lokalnych w ciągu 150 lat, to znaczy, że gdzieś co 3 lata odbywał się jakiś synod. I tych synody były przeważnie zwoływane przeciwko różnym herezjom. Mamy tutaj na przykład na Sycylii przeciwko gnostykowi Herakleonowi, przeciwko gnostykowi imieniu Kolorbasus w Pergamonie, w Rzymie w 154, o dacie Paschy. O dniu Paschy zresztą było szereg synodów w różnych częściach cesarstwa. Ale oczywiście jak patrzymy na te daty tutaj, jakie są, to od razu wiemy, że te synody odbywały się w tych okresach, kiedy słabły prześladowania lub w ogóle ulegały zawieszeniu. Wtedy Kościół po prostu był, można tak powiedzieć w cudzysłowie, w ruchu, była wymiana, można było zwołać kilka najbliższych gmin, stworzyć właśnie taki synod. I to doświadczenie synodalne z okresu prześladowań później, w 325 roku, posłużyło do zwołania Soboru Powszechnego Nicejskiego I. To jest jeden wymiar. Ale w tym okresie w całym chrześcijaństwie prowadzono niezwykle aktywne nauczanie. To nauczanie nosiło nazwę katechumenatu. Katechumenos to jest ten, który został ogłoszony, że będzie chrześcijaninem. Państwo pamiętacie z liturgii w języku słowiańskim, jelicy agłaszenni i zidicie. To są ci, których ogłoszono.
Już niełatwo było zostać chrześcijaninem. 3 lata trwała taka nauka i nawet w tym właśnie okresie, w okresie prześladowań, i to dość wcześnie, na przełomie II i III wieku, w końcu II wieku, mówiąc dokładnie, w Aleksandrii powstała słynna szkoła katechetyczna, zwana Szkołą Aleksandryjską. Ona powstała w okresie prześladowań i wydała wielu znakomitych myślicieli, teologów chrześcijańskich, takich jak Klemens z Aleksandrii czy Orygenes chociażby. Ta szkoła funkcjonowała. Wielu uczniów tej szkoły, nauczycieli i przełożonych padło ofiarą prześladowań. Niemniej jednak szkoła funkcjonowała i była takim zapleczem intelektualnym dla chrześcijaństwa typu greckiego. Ale pamiętamy, że oczywiście chrześcijaństwo typu greckiego nie wyczerpuje całego chrześcijaństwa i w Antiochii powstała na początku, pod koniec III wieku, na początku IV wieku i też szkoła katechetyczna antiocheńska, która była pod silnymi wpływami myśli semickiej. Te dwie szkoły później, IV, V wiek, one bardzo ze sobą konkurują, co się odbije na historii całego chrześcijaństwa i także na historii soborów powszechnych. Niemniej jednak było rozwinięte szkolnictwo. Właściwie każda, chciałem powiedzieć parafia z przyzwyczajenia, ale to jest bardzo złe słowo, bo nie było jeszcze sieci parafialnej. Każda gmina, każdy kościół lokalny miał swoich katechizatorów. I to niekoniecznie musieli być duchowni, to mogli być ludzie świeccy, którzy nauczali regularnie katechumenów, ale także świeckich. I w tym okresie wytworzyły się w kościele pewne urzędy, z których niektóre po pewnym czasie się skończyły, powiedzmy ze śmiercią, jak apostołowie, bo to był najważniejszy urząd w pierwotnym kościele. Dopóki żyli apostołowie lub ostatni z nich, czyli według tradycji święty Jan Teolog, zwany też ewangelistą, no to oczywiście oni stanowili ten autorytet jako bezpośredni świadkowie życia i działalności Jezusa Chrystusa. Kto to jest apostoł? Właśnie taka jest definicja. Jest to świadek naoczny życia i działalności Jezusa Chrystusa. To jest ich przywilej i dlatego ten przywilej jest niepowtarzalny. To jest przywilej tylko i wyłącznie apostołów. Oczywiście byli też ludzie, którzy spotykali się z Panem Jezusem, rozmawiali, zapraszali do domu. Nawet jak faryzeusz Szymon zaprosił Pana Jezusa, czy przychodzili jak inny faryzeusz Nikodem w nocy. Ale jednak Pan Jezus wybrał tych 12 i 70 uczniów i to świadectwo tych 12 to jest świadectwo naocznych świadków. Natomiast ci, którzy byli później po nich, tak zwani ojcowie apostolscy, to opierają się o świadectwo apostołów. Natomiast ta pierwsza grupa, najważniejsza, która, można powiedzieć, formułowała Kościół, formułowała chrześcijaństwo. Ponieważ Pan Jezus nie zostawił, przypominam, to już mówiłem tydzień temu, żadnych wskazówek na ten temat, jak ma wyglądać Kościół. Powiedział apostołom wyraźnie, przyjdzie Duch Święty i was wszystkiego nauczy. I apostołowie byli tymi, którzy formułowali Kościół. I w tym Kościele były posługi, które odegrały niezwykle ważną rolę. Jedną z najważniejszych funkcji Kościoła w pierwszych wiekach był nauczyciel, czyli katechizator. To on uczył katechumenów, czyli przygotowujących się do chrztu i potem dawał świadectwo, że oni faktycznie opanowali podstawy wiary. Taki katechumenat trwał z reguły 3 lata. 3 lata. To właściwie można powiedzieć takie studia licencjackie, jakbyśmy powiedzieli na dzisiaj, ale stąd był tak wysoki poziom ówczesnych chrześcijan, którzy potrafili dyskutować z filozofami pogańskimi. To jest pierwsza sprawa. Drugim takim urzędem był prorok. Prorok to był też bardzo ważny urząd w każdej gminie. Byli to ludzie, którzy z natchnienia Bożego mówili o przyszłości gminy, o jakichś wydarzeniach i tak dalej. Ten dar proroctwa zanikł właściwie w kościele, jest okazjonalny. I w każdej takiej gminie był jeszcze jeden taki człowiek bardzo ważny, to był uzdrowiciel. Człowiek, który w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrawiał chorych.
czynił taką misję, która jest zapisana jako odrębny chór świętych, tak zwany chór darmo leczących, biesrebrników. Mamy Kosmę i Damiana, Panteleimona, to są właśnie ci najbardziej znani cudotwórcy, lekarze, którzy raczej leczyli ludzi modlitwą niż środkami medycznymi, których jednak używali. Oni są przedstawiani w ikonografii z taką skrzyneczką, która niekiedy wywołuje dyskusję, co to jest takiego. Otóż obecnie lekarze chodzą z takimi torbami, jeśli Państwo oglądali jakiś serial, na przykład Lekarz z górskiej wioski, to tam lekarz chodzi z taką torbą, natomiast w starożytności oni chodzili właśnie z takimi skrzyneczkami, w których były lekarstwa, narzędzia chirurgiczne i tak dalej. I właśnie to była specjalna posługa w kościele pierwszych wieków. Te posługi, każda, były uważane za posługę z natchnienia Ducha Świętego, za posługę charyzmatyczną. To jest też bardzo istotny moment w tym wszystkim, że to nie były takie sobie posługi, że no jest, prawda, to nie jest urząd. W żadnym wypadku nie można tego uważać za urząd. To jest posługa charyzmatyczna. Ale podstawowa rola, główne zadanie w tym wszystkim należało do tego, co byśmy dzisiaj nazwali hierarchią, czyli do duchowieństwa, które wtedy się tak nie nazywało w ogóle. Nosiło tylko nazwę prezbiterzy albo biskupi. Do tego dochodzili diakoni, ale wszystkie świadectwa z tego okresu pierwotnego wskazują, że diakoni, nie wiemy do końca, od kiedy zaczęli uczestniczyć w liturgii, czy od początku, czy trochę później, ale głównym zadaniem diakonów było zupełnie co innego. Głównym zadaniem diakonów była troska o wdowy, sieroty i biednych w danej gminie. Słowo diakonos greckie znaczy zresztą sługa. Oni posługiwali ludziom wymagającym opieki. Można powiedzieć, że to taki eleos w pierwotnym chrześcijaństwie, jak u nas obecnie mamy w Kościele prawosławnym, taką instytucję charytatywną. Ale tutaj uwaga, ci diakoni byli w każdej gminie, jeden czy więcej, i oni, w Jerozolimie było ich 7. Dlaczego? Bo Jerozolima w starożytności dzieliła się na 7 dzielnic. Dlatego każdy diakon stał na czele jednej dzielnicy i dbał o ubogich i biednych. Można z tego wnioskować, że tych ubogich i biednych w Jerozolimie było dość dużo, skoro trzeba było aż 7 diakonów ustanowić. I to był taki urząd, który w pewnym momencie stał się urzędem hierarchicznym, liturgicznym, ale jeszcze w V wieku cesarz Justynian przekazał tak zwane prawo annony, czyli rozdawania ziarna ludności miast, ziarna przywożonego z Egiptu, który był taką, można powiedzieć, kopalnią żywności w starożytności, i obarczył tym diakonów, żeby odciążyć instytucje państwowe, co wskazuje, że diakoni byli bardzo użyteczni jako tacy ludzie wykonujący pewne określone posługi. Do tych posług o charakterze charytatywnym doszła też posługa w trakcie nabożeństw. Tu jako ciekawostkę mogę podać, że Kościół pierwotny w pierwszych wiekach znał instytucję diakonis, czyli kobiet diakonów, z tego powodu, że chrzest w pierwotnym kościele odbywał się przez całkowite obnażenie najpierw, co było symbolem zrzucenia starego człowieka. No i oczywiście nie wypadało, żeby duchowny, czyli prezbiter, brał w tym udział. I to diakonisy chrzciły właśnie kobiety. To był ich główny urząd, diakonis, ale one też sprawowały pewne funkcje w czasie nabożeństw. Ten urząd zaniknął, kiedy zaczęto chrzcić wyłącznie niemowlęta. Wtedy diakonisy właściwie stały się, mówiąc bardzo nieładnie, niepotrzebne w kościele. Chociaż do końca nie wiadomo, jak chrzczono wtedy dorosłe kobiety, gdy nie było diakonisy. Ale podstawową formułą taką w chrześcijaństwie, instytucją, wokół której gromadzili się wierni i która decydowała o całej wspólnocie, często, przypominam, musiała podejmować te decyzje całkowicie samotnie,
ponieważ były prześladowania i nie można było sobie pozwolić, żeby kogoś wysyłać do sąsiedniego miasta czy coś takiego, bo mógł być tam aresztowany, zresztą były takie wypadki, mógł zginąć śmiercią męczeńską, mógł na torturach wydać coś. Wobec tego wspólnota musiała sama podejmować najbardziej żywotne decyzje dotyczące swojej egzystencji. I za to odpowiadali tak zwani prezbiterzy. Prezbiteros po grecku znaczy starszy. To nie jest kwestia wieku, to jest kwestia pewnej godności. Prezbiteros nie musiał mieć koniecznie 90 lat, mógł być znacznie młodszy. I pierwszy z tych prezbiterów został nazwany biskupem, episkopos, nadzorcą, bo on jakby tam wyznaczał, co kto będzie robił i tak dalej. Z początkowo ten pierwszy się zmieniał, ale później to się stała stała funkcja. On zawsze przewodniczył nabożeństwom, on zawsze był pierwszym w danej gminie. Jak pisze ojciec Afanasie w tej książce, którą już Państwu pokazywałem, ale namawiam, żeby ją przeczytać, ona co prawda jest dość obszerna, ponieważ ma 357 stron, ale warto ją przeczytać, ponieważ jest to znakomity opis funkcjonowania Kościoła w pierwszych wiekach i jak to funkcjonowanie się później przełożyło na Kościół już po 313 roku, w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z wolnością Kościoła w Cesarstwie Rzymskim. I tutaj właśnie ojciec Mikołaj Afanasjew bardzo dokładnie przedstawia tę sprawę, że z faktu przewodniczenia jednego ciągle, tego samego, wszystkim nabożeństwom w danej wspólnocie, on został uznany za reprezentanta i zwierzchnika tej wspólnoty. I nazwa episkopos stała się nazwą pierwszego z prezbiterów, który o wszystkim zaczął decydować. Ale na ukształtowanie się takiej wizji Kościoła ogromny wpływ wywarli tak zwani ojcowie apostolscy, czyli ci, którzy zostali ustanowieni przez apostołów jako przełożeni, pierwsi prezbiterzy, pierwsi biskupi w tych gminach, i oni powoływali się ciągle na autorytet apostołów. Dla nich ten autorytet był niezwykle znaczący. I tutaj najwięcej, jeśli chodzi o kształtowanie oblicza chrześcijaństwa, dokonał święty Ignacy Antiocheński, zwany Teoforem, czyli noszącym Boga. To był biskup Antiochii, pierwszy z ustanowienia apostołów, w którego pismach, on zresztą te pisma układał po drodze, będąc przekazanym z Antiochii do Rzymu, żeby tam zginąć w amfiteatrze, rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom. Po drodze był spotykany przez tłumy chrześcijan w ogóle, którzy go odprowadzali, i on do różnych gmin kierował listy, w których dzielił się swoimi uwagami, jak ma funkcjonować chrześcijaństwo. A chciałem przypomnieć, że funkcjonowało chrześcijaństwo w warunkach niezwykle trudnych i skomplikowanych. Władze rzymskie odnosiły się do 313 roku, z przerwami oczywiście, ale z ogromną niechęcią i wręcz nienawiścią do chrześcijan. Chrześcijan uważano za tych, którzy doprowadzą do upadku państwa. Uważano ich, jakbyśmy powiedzieli językiem dzisiejszym, za anarchistów, którzy chcą zlikwidować cesarstwo rzymskie. A Rzymianie i Grecy mieli taką z kolei wizję, że tam, gdzie jest cesarstwo, tam jest prawdziwa kultura i cywilizacja, a tam, gdzie nie ma cesarstwa, to jest barbarzyństwo. Granice cesarstwa jakby wyznaczają granice świata kulturalnego. A co to jest poza tym, to jest jakaś dzicz w ogóle. I odnosili się do tego z pogardą. Uważano, że chrześcijanie chcą zniszczyć jedyne, najdoskonalsze państwo, jakie powstało w dziejach, które obejmuje tyle narodów przeróżnych, prowincji, i wszyscy żyją w zgodzie, ponieważ wszyscy uważają cesarza za swojego zwierzchnika z tego powodu, że ma charakter boski. Każdy może wyznawać swoją religię, jaką chce, ale musi uznać boski charakter osoby każdorazowego cesarza. Jedyny wyjątek był ustanowiony do powstania w 70 roku dla prowincji, którą Rzymianie nazwali Palestyną, a która wcześniej nosiła nazwę Izrael.
I z tego powodu tam można było nie stawiać posągów cesarza i nie wierzyć w jego bóstwo, ale to był wyjątek, ponieważ Żydzi absolutnie nie chcieli się podporządkować żądaniu uznania bóstwa cesarza i byli gotowi umrzeć. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale Poncjusz Piłat, znany wszystkim z Pisma Świętego i także z wyznania wiary, kiedyś zwołał do amfiteatru mieszkańców i powiedział, że odtąd będą posągi, sztandary rzymskie, czy wam się podoba, czy się nie podoba, a komu się to nie podoba, będzie ścięty. I te tysiące ludzi uklękło i powiedziało, no to nas ścinaj. W związku z powyższym Piłat się jednak powstrzymał od wprowadzenia w życie swojego pomysłu, bo wiedział, że to by się źle skończyło dla niego w Rzymie. Tyberiusz był władcą nieobliczalnym i dlatego odstąpił od tego. Rzymianie wchodzili do Jerozolimy bez rozwiniętych sztandarów, kulty swoje sprawiali tylko w obozach wojskowych, nie było wolno, a to był wyjątek, tylko jedna prowincja. Wszędzie indziej uważano, że jeżeli zachwieje się ta wiara, zachwieje się cesarstwo. To było bardzo charakterystyczne dla ludzi tamtych czasów, właśnie to przekonanie o boskości cesarza. Religia starożytna, antyczna, to nie chrześcijaństwo, to jest zupełnie inna religia, to jest religia agrarna, związana z cyklami wegetatywnymi roślin. To jest religia, w której właściwie nie ma kapłanów, tylko urzędnicy państwowi pełną tę funkcję, jedynie nieliczne kulty, westalki miały swoją rolę jako kapłanki w jednej świątyni. I to jest religia, która polega na składaniu ofiar głównie. Jest ogromna ilość zabobonów. Chrześcijaństwo właściwie wyzwoliło człowieka starożytnego z tych zabobonów. I ta religia nie była narzucana podbitym ludom. Był narzucany tylko ten jeden element z religii pogańskiej, że cesarz ma charakter boski. To znaczy po łacinie divus, boski, po grecku fiotatos. I to miano w to wierzyć bezkrytycznie i koniec, ponieważ chrześcijanie nie uznawali i nie uznają boskości żadnego człowieka, w związku z tym był to powód okrutnych prześladowań. Najokrutniejsze prześladowania wszczął Dioklecjan i te prześladowania szczególnie dotknęły Egipt, ponieważ Dioklecjan wiele lat przebywał w Egipcie i znał tamtejsze stosunki, one były najkrwawsze w Egipcie. Były tak krwawe, że Kościół koptyjski do dzisiaj liczy datę nie od narodzin Chrystusa, a od wstąpienia na tron Dioklecjana i nazywa ją erą męczenników. Ale ogólnie te prześladowania były z przerwami w całym cesarstwie, w różnym nasileniu, w różnych prowincjach oczywiście. I dlatego Kościół musiał wypracować specjalną formułę funkcjonowania w warunkach tak strasznych prześladowań. No przede wszystkim chodziło o zapewnienie ciągłości życia eucharystycznego i ciągłości życia modlitewnego. W tym celu należało, to właściwie bardzo dobra informacja dla czasów pandemii również, należało mieć w domu po prostu podstawowe księgi. No przede wszystkim psał też należało mieć, jeśli ktoś umiał czytać, żeby czytał i odmawiał psalmy regularnie, jakiś zbiór modlitw. I wtedy, co nam się wyda w tej chwili czymś niemożliwym i niezwykłym, w domach wierni przechowywali Eucharystię, którą przyjmowali w niedzielę, odprawiając takie krótkie nabożeństwo, które zachowało się do dzisiaj w okresie Wielkiego Postu, oczywiście bez przyjęcia Eucharystii. Ono się nazywa izobrazicielny, ta typika po grecku. I są w czasie godzin mniejszych Wielkiego Postu jest odprawiane, właściwie czytane psalmy. Znaczy była taka grupa psalmów i modlitw, które wierny odmawiał i przyjmował w domu Eucharystię. Było to bardzo ważne w sytuacji, kiedy władza rzymska na przykład wykryła, gdzie się chrześcijanie zbierają i niszczyła to miejsce, to znaczy wierni tracili, byśmy powiedzieli, budynek, do którego można było uczęszczać. Przeważnie były to mieszkania, pokoje w jakichś domach rzymskich i wtedy to niszczono, konfiskowano, plombowano, różne rzeczy były przewidziane, no i wspólnota zostawała bez miejsca, gdzie się spotykamy. Spotkanie było w ogóle niebezpieczne. Wtedy prezbiterzy z biskupem
przy niewielu kilku osobach sprawowali nabożeństwa, przede wszystkim Eucharystię, i diakoni, bo to diakoni się tym zajmowali, w ukryciu roznosili Eucharystię wiernym do domów, żeby oni w domu spokojnie Eucharystię przyjęli. Czyli można nawet w warunkach jakichś bardzo dramatycznych prowadzić życie religijne i przykład naszych przodków sprzed 1700 lat jest tutaj dla nas, myślę, bardzo pouczający i trzeba by może z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Kiedy przełożonym każdej grupy stał się mniej więcej już w połowie II wieku tylko biskup, on był tym, którego apostołowie ustanowili tam jako przełożonego pierwszego tej gminy, to był potem jego następca, jego kolejni następcy, wytworzyła się hierarchiczna struktura kościoła, w której był biskup, prezbiter, diakon. I ta struktura, jak wiemy, istnieje do dzisiaj w chrześcijaństwie. Ta struktura jest o tyle ważna, że ona ma swoje korzenie w Piśmie Świętym i w całym rozwoju Kościoła w pierwszych wiekach. To nie jest coś, co spadło na nas nagle z nieba, czy ktoś wymyślił. To jest proces pewnego rozwoju historycznego w oparciu o to, co mamy zawarte w Piśmie Świętym. Ale nie możemy wykluczyć, że Pan Jezus zostawił apostołom jakieś pewne wskazówki, które nie zostały w ogóle zapisane w Ewangeliach. Być może ich zapisanie byłoby nawet niebezpieczne dla chrześcijaństwa, ponieważ władze rzymskie czytały wszelkie dokumenty skonfiskowane chrześcijanom. Chrześcijaństwo wypracowało wtedy też stopniowo pojęcie niezwykle ważne, które nazywa się sukcesją apostolską. No to jest pojęcie, które jest do dzisiaj przedmiotem dyskusji. Ono nie jest wcale takie jasne, czy ono dotyczy osób, czy kościoła, bo potem powiem na następnych naszych spotkaniach, jak to wyglądało w historii. Niemniej jednak, co to jest owa sukcesja? No wiemy, co to jest słowo sukcesja. To jest następstwo, prawda? I ta sukcesja polega na tym, że przełożony danej wspólnoty, którego nazywamy biskupem, wie, kto go wyświęcił, kto wyświęcił tych, którzy wyświęcili jego. I możemy przeprowadzić taki wianuszek, który będzie sięgał aż do apostołów. On się oczywiście nie zawsze da przeprowadzić, ponieważ nie wszędzie prowadzono tak dokładne spisy. Ale jak wiemy, niektóre stolice biskupie mają takie spisy. Jeżeli państwo wpiszecie w internet takie hasła jak patriarchowie Konstantynopola, patriarchowie Aleksandrii, patriarchowie Antiochii, Jerozolimy, papieże rzymscy, to wyświetlą się spisy wszystkich po kolei patriarchów, biskupów znaczy się, bo to jest tytuł też biskupa, później większej prowincji, od pierwszego, często to może być jakiś apostoł, na przykład w Antiochii na pierwszym miejscu będzie święty Piotr, który założył tam chrześcijaństwo, w Aleksandrii będzie święty Marek, uczeń świętego Piotra, w Rzymie będzie Piotr i Paweł, ale potem będą kolejno wymieniani ich następcy aż do naszych czasów. Oczywiście sprawa jest o tyle skomplikowana, że nie wszystkie diecezje, jakbyśmy mówili współczesnym językiem, prowadziły takie listy, ale to, co na przykład zawarł Eusebiusz z Cezarei w historii kościelnej do wielu stolic biskupich w tamtych czasie, w IV wieku, podaje listy zwierzchników gmin, czyli biskupów, do początków IV wieku. Czyli mamy pewność, że jest ten ciąg tradycji. I tutaj dotykamy pojęcia, które jest niesłychanie ważne w chrześcijaństwie. Tradycja. Wszyscy wiemy, że mamy dwa źródła wiedzy o chrześcijaństwie. To jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i to jest tradycja. Tradycja pochodzi od słowa łacińskiego trado, tradere, przekazać coś. Po grecku jest to paradinome, paradosis też. Paradinomi znaczy przekazać, to jest to samo znaczenie. Z tym, że u nas po polsku się raczej przyjęło to słowo pochodzące z łaciny, tradycja w języku słowiańskim i rosyjskim używamy słowa predanie, które oznacza dokładnie to samo. Jest to, jak łatwo się domyśleć z samego znaczenia tego słowa, przekaz z pokolenia na pokolenie tej samej wiary i tej samej nauki wiary.
Kościoły tak zwanej tradycji, ona jest różnie nazwana. Jedni mówią, że to jest tradycja ortodoksyjna, inni, że tradycja katolicka. To są kościoły prawosławne, rzymskokatolicki, starokatolicki i kościoły przedchalcedońskie. W tych kościołach tradycja odgrywa bardzo istotną rolę. I mówi się, że Kościół ma takie dwa filary: Pismo Święte i tradycja. Tradycja to jest to wszystko, co się działo w historii, orzeczenia soborów, synodów i tak dalej, wynika z Pisma Świętego. Czy tradycja w żadnym wypadku nie może być sprzeczna z Pismem Świętym, ani też nie może Pisma Świętego omijać, jakoś robić takie meandry i omijać. Natomiast druga grupa kościołów, którą nazywamy kościołami protestanckimi, odrzuca tradycję. Można zapytać, dlaczego? Tradycja została odrzucona w roku 1517, po 16 prawie wiekach istnienia Kościoła, kiedy to słowo było bez przerwy w użytku. I Luter właściwie wyjaśnia w swoich pismach o co poszło. Otóż poszło o słynny handel odpustami. Ponieważ Luter doszedł do wniosku, słusznego zresztą, że łaską nie można handlować, to znaczy nie można sprzedać odpuszczenia grzechów. W związku z powyższym, jeżeli coś takiego jest w tradycji, to tradycja jest do niczego i należy ją wyrzucić. I stąd słynne zasady Lutra: sola scriptura, sola gratia, sola fides, która sprowadza się do solus Christus. To znaczy tylko Pismo Święte, tylko wiara, tylko łaska i to wszystko jest tylko Chrystus. Nie ma miejsca na żadną tradycję. No, oczywiście tu jest problem, że nauka o odpustach nie jest częścią tradycji. Ona się pojawia bardzo późno na Zachodzie, natomiast w pierwotnym chrześcijaństwie oraz u nas, na przykład, czy w kościołach przedchalcedońskich, nigdy żadnej nauki o handlu odpustami i odpustach nie było. Luter natomiast uznał, że skoro jest taka nauka, no to tradycja jest po prostu do niczego i trzeba ją odrzucić. Co zaowocowało tym, że w tych kościołach mamy tradycję Lutra czy Kalwina, znaczy jakby tradycja założyciela staje się tradycją kościoła. Niemniej jednak musimy wrócić do źródeł, czyli do tego, co jest u nas. Od początku w chrześcijaństwie zaczęła pojawiać się to słowo tradycja apostolska. I mamy nawet taki dokument z pierwszych wieków, który się nazywa tradycja apostolska i to w tym dokumencie jest zawarta liturgia, najstarszy zapis liturgii świętego Hipolita Rzymskiego, która stanowi wzór właściwie anafory zachodniej. Hipolit był związany z Rzymem, ale dzieło, w którym jest zawarta ta liturgia, nosi nazwę tradycji apostolskiej, stąd nazwa liturgia tradycji apostolskiej. Już w pierwszych wiekach wiedziano, że jest tradycja, która sięga apostołów, którą przekazali apostołowie swoim następcom. To jest najlepsze określenie tradycji. To jest to, co sięga naszego Pana Jezusa Chrystusa, apostołów. Apostołowie to przekazali swoim następcom. To jest tradycja. Znaczy tradycją nie jest coś, co się pojawia tak jak odpusty nagle, nie wiadomo skąd. Jest jakby podnoszone do rangi tradycji, bo potem upadek takiej tradycji jest katastrofalny. Natomiast wszystko to, co sięga apostołów, to jest zdrowa tradycja chrześcijańska. I tak należy rozumieć tradycję. I wszystkie dokumenty, te, które my już mamy tutaj w tej księdze Acta Synodalia, one są bardzo interesujące, ponieważ tutaj opisywane są dokładne, to są zachowane dokumenty tych soborów w okresie pierwszych wieków, kiedy mamy takie na przykład i informacje. Wiktoryk z Tabraka powiedział, jeśli wolno chrzcić heretykom i udzielać odpuszczenia grzechów, to dlaczego ich zniesławiamy i nazywamy heretykami? Inny Felix Zytyny odpowiedział, że to zupełnie nie jest tak. My wcale nie uznajemy tamtych. Jest opisana cała dyskusja, jaka się w ogóle toczy. I w końcu jakiś Eucratius Stenis, to jest synod w Kartaginie w 256 roku, powołuje się, czy Pan nasz Jezus Chrystus i Jego apostołowie tak w ogóle nauczali. I to jest właśnie tradycja. Mamy świadomość, że to jest akurat dokument z III wieku, ale mogę
mogę sięgnąć do wcześniejszych, w których mamy to samo, mamy powołanie się na to, że to sięga czasów apostolskich. I to jest właśnie jeden z najważniejszych filarów chrześcijaństwa, nie tylko Pismo Święte. Pismo Święte to jest oczywiście po łacinie skryptura. Biblia po grecku raczej. Biblos to jest zwój, ponieważ pierwotnie księgi były w formie zwojów. Mówimy pismo, bo to jest faktycznie spisane, ale to jest pismo nie takie zwykłe jak list czy książka, to jest pismo wyjątkowe, dlatego nazywa się święte. W pewnym sensie jest to eksterioryzacja świętości literatury w ogóle. Każda literatura powinna być święta, powinna przekazywać rzeczy istotne i święte. A Pismo Święte dokonuje to w sposób szczególny. Można powiedzieć, że jest literaturą par excellence świętą, tak by mogli to powiedzieć Francuzi, w sposób nadzwyczajny, szczególny jest literaturą świętą i dlatego musimy się do niej odwoływać. I tutaj kolejny problem dotyczy harmonii pomiędzy Pismem Świętym i tradycją. To nie są dwa odrębne jakieś filary, to są dwa filary połączone architrawem, i one stanowią jedność. Można nawet powiedzieć, i niektórzy teolodzy, prawosławni także, uważali, między innymi ojciec Afanasjew tak uważał, że Pismo Święte jest częścią też tradycji, tą najważniejszą. Pismo Święte jest pierwszą tradycją Kościoła. Dlaczego? Ponieważ ta tradycja była najpierw przekazywana ustnie. Apostołowie nauczali ustnie, chodzili od miasta do miasta, od wioski do wioski i nauczali, a później, kiedy chrześcijaństwo się rozrastało, co nastąpiło bardzo szybko, należało to spisać, żeby inni, właśnie ci katechizatorzy, nauczyciele, mieli jakąś podstawę, prezbiterzy, żeby mogli coś przeczytać. Pismo Święte zostało ułożone, jeśli chodzi o Ewangelię, w sposób bardzo szczególny. Ono jest podzielone na pewne fragmenty, tak samo jak podzielony jest Pięcioksiąg. Pięcioksiąg jest napisany pod kątem nabożeństw świątyni jerozolimskiej. Tam był wykaz czytań. W określone dni czytano określone fragmenty Pięcioksięgu, publicznie, wszystkim. I tak samo, jak weźmiemy Pismo Święte, to mamy tutaj, obecnie są one podpisane te poszczególne fragmenty, jak możemy to widzieć. Możemy tutaj, mamy znak Jonasza, nawrót do grzechu, kobieta złapana na cudzołóstwie. Ten opis stanowi zamkniętą całość, może być przeczytany, skomentowany, ale równocześnie jest pewna całość. Te dwa filary, Pismo Święte i tradycja, one są połączone. To, co jest w Piśmie Świętym, jest w tradycji. I nie może być tutaj żadnego rozdziewu. Jeżeli doszło do takiego rozdziewu, to znaczy, że nie sprawdzono tej nauki w Piśmie Świętym. To w historii chrześcijaństwa wielokrotnie miało miejsce i zawsze kończyło się tragicznie. Ale co jest najistotniejsze w tym okresie prześladowań, poza tym, że opracowano pojęcie tradycji, urzędy kościelne, wszystko? Najistotniejsze jest to, że Kościół potrafił przetrwać. Mało tego postawił, że potrafił przetrwać. Kościół się dynamicznie rozwijał pomimo niezwykle okrutnych prześladowań. Bo prześladowania Dioklecjana, to właściwie już największe w historii, te prześladowania były najokrutniejsze równocześnie. Uważano, że chrześcijaństwo zostanie wręcz wycięte czy starte z powierzchni ziemi. Okazało się to niemożliwe. Te prześladowania dawały chrześcijanom nowych wyznawców. I rok 313 jest tutaj niezwykle ważny dla historii całego chrześcijaństwa. Ten słynny edykt, historycy w tej chwili dyskutują, czy to w ogóle Konstantyn, czy w Mediolanie, czy gdzie indziej, czy on w Mediolanie był ogłoszony, napisany gdzie indziej, to są szczegóły nieważne. Ważne jest, że ten edykt był. I ten edykt oznaczał tolerancję. To nie znaczy, że chrześcijaństwo jest religią państwową, pierwszą w państwie. Nie. Znaczy tylko tyle, że cesarstwo toleruje chrześcijaństwo i nie będzie prześladować. Co było już wielkim osiągnięciem. Ale równocześnie to wielkie osiągnięcie pociągnęło za sobą, o tym będziemy mówić w następnych spotkaniach, ogromne problemy. No jeżeli chrześcijaństwo było w okresie prześladowane, jeśli chrześcijaństwo było prześladowane,
no to wszystkie problemy natury wewnętrznej toczyły się właściwie w podziemiu, nikt o nich nie wiedział. One były przedmiotem jakichś gmin, jakichś synodów. No nawet to, co ja tutaj Państwu czytałem, że zwoływano synody przeciwko tam gnostykom, przeciwko montanizmom, przeciwko heretykom udzielającym, przeciwko Amoniosowi. Pełno jest tutaj takich soborów, które zwoływano, ale to mało kto o tym wiedział poza gminą, w której ten heretyk działał. Często, żeby nie jakieś pisma poszczególnych ojców, którzy zwalczali tego właśnie heretyka, byśmy w ogóle nie wiedzieli, że on istniał. Ale w 313 roku te wszystkie spory stały się sporami powszechnie znanymi i wywołującymi zgorszenie w społeczeństwie, zarówno wśród chrześcijan, jak i wśród pogan. Chrześcijanie okazali się nagle niezwykle kłótliwymi ludźmi. Ledwie osiągnęli tutaj jedną wolność w tym państwie, pojawił się natychmiast Ariusz ze swoją nauką, którą ogłosił całemu chrześcijaństwu jako jedyną słuszną, znamy to określenie, ono nie pierwszy raz i ostatni zostało wtedy użyte i spowodował gigantyczny rozłam w Kościele. Rozłam, który musiał spowodować podjęcie adekwatnych kroków ze strony hierarchii w stosunku zarówno do Ariusza, jak i do jego przede wszystkim nauki. Ale to jest istotne, że właśnie ten nowy okres wydawało się być też tak wspaniały. Wolność dla chrześcijan zaczął się od ogromnych sporów i kłótni. Obrońca prawdziwej nauki, czyli święty Atanazy, był kilkanaście razy zsyłany, wydano na niego wyrok śmierci, poszukiwała go policja cesarska. Faktycznie zaczęły się zupełnie nowe czasy. Ale to już będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu za wytrwałość i za cierpliwe znoszenie zawieszania się Facebooka. Spokojnej nocy.